Z nami Maciej Miszkin, jesteśmy w warszawskim Centrum Atletyki i może zacznijmy od Polski, czyli 22 kwietnia Rzeszów, Alen Babicz kontra Łukasz Różański, WBC, waga Bridger. Knockout Promotion odkrywa karty, najpierw był Michał Cieśla kontra Dylan Breżon, teraz kooperacja z dużą grupą Boxer, pod którą jest hegemon telewizyjny, czyli telewizja Sky, która pokaże to w Wielkiej Brytanii. Czy dużo się zmieniło Twoim zdaniem od tych nowych wiadomości, czyli tego rozszerzenia karty oraz walki Michała Cieślaka w kontekście popularności tej gali i rangi tej gali? To na pewno to, że transmisja będzie poza Polską i na tak duży rynek jak Wielka Brytania, to tu jest sporo. Mam nadzieję, że Wielka Brytania nas doceni i gdzieś tam się wspomni, że to jest w Polsce, bo na tych plakatach anonsujących galę nie widać ani polskiej telewizji, ani bohaterów, czyli m.in. Michała Cieślaka. Natomiast rozumiem, że to jest reklama robiona pod rynek brytyjski i jakby to jest rynek silniejszy. Oni jakby z pozycji silniejszego i negocjują i ustalają pewne rzeczy, więc jakby jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast prestiż gali z pewnością rośnie. Kolejna rzecz to jest, że rośnie poziom sportowy, bo Bacole to był w Polsce, walczył z Mariuszem Wachem. Ten pojedynek był, jeśli chodzi o jego wynik, nawet bardziej nieprzewidywany. To było równiejsze zestawienie Bacole-Wach, tamtejszy Wach niż w tej chwili Bacole z Igorem. Natomiast teraz Bacole to też inna półka, inny kaliber zawodnika, inaczej rozpoznawany i mający inną pozycję w boksie zawodowym na świecie, więc myślę, że niedługo jak będzie wygrywał, będzie z prawami pretendenta, więc też prestiż jego osoby wzrósł, a myślę, że w jakimś sensie też mogły wzrosnąć jego umiejętności, bo jednak sparuje w Anglii, siedzi w tej Anglii, walczy z coraz lepszymi zawodnikami, budują takie wygrane jak z Joką, więc jak najbardziej tak. Boks kobiet to nie jest coś, co zrywa sen z moich powiek, ale trzeba przyznać, że jeśli któreś zawodniczki oglądam, to jest wśród nich Caroline Dubois. I ta Caroline Dubois bije mocno, bije po męsku i myślę, że warto też przyjrzeć się takiej zawodnicy, jak prezentuje się na tle tych naszych, bo tak naprawdę jeśli chodzi o duży boks kobiet, to miałem okazję oglądać tylko i wyłącznie w telewizji. Mieliśmy mistrzynię świata, jednak ten poziom rywalizacji był na znacznie niższym poziomie. Polscy pięściarze często, którzy walczą o mistrzostwo świata lub o te największe tytuły, mają potem problem. Jeśli przegrają, to mają problem potem z aktywnością, bo albo czekają na rywala, albo ci rywale po prostu chcą dwa razy więcej, żeby przylecieć do Polski. Wydaje się, że walka Michała Cieślaka o mistrzostwo Europy to jest coś bardzo odpowiedniego dla niego w kontekście kolejnego etapu do walki o tytuł. Super walka dla Michała, bo jednak będzie musiał tam trochę się namęczyć. Breżon może nie dorównuje mu dynamiką i umiejętnościami, ale na pewno jest odporny i potrafi boksować. Ogólnie Francuz zawsze jest korzystnym rywalem, a jeszcze jak ma dobry rekord i rywalizował z najlepszymi, to dodatkowy smaczek. Do tego zawsze jak nasi zawodnicy czekają na jakąś swoją szansę, to z pewnością jest to oczekiwanie często w walkach z rywalami o bardzo niskim poziomie. Poniżej jakichkolwiek oczekiwań, poniżej zainteresowania kibiców i ekspertów. Taka walka jak najbardziej się broni i jeśli któryś zawodnik ma czekać na swoją mistrzowską szansę, to właśnie takimi pojedynkami. Czy Łukasz Różański zostanie mistrzem świata? Czy te dwa pojedynki z Jiří Ugonochem i Arturem Szpilką, bo to były te dwa pojedynki poważne w jego karierze w boksie zawodowym, czy to wystarczy na to, żeby przeciwstawić się Alenowi Babiczowi, który też techniką może nie grzeszy jakąś wspaniałą, natomiast jest wytrzymały, pokazał w wielu pojedynkach, że potrafi wytrzymać i z Balskim przez dłuższy dystans, a nie wiemy, jak będzie wyglądała walka, występ Łukasza w 5., 6., 7. rundzie, jeśli do tych rund dojdzie. No, Łukasz na pewno pokazał z Arturem, że potrafi wstać. Nie był tam zamroczony, mimo że przyjął czyste uderzenie. Babicz pokazał, że potrafi wrócić do gry, ale też pokazał, że
potrafił go ranić ciosy z zawodników przeciętnych. I nie mówię tu o Balskim, bo według mnie Balski w kategorii cruiser i bridger jest w stanie podłączyć każdego swoją nieprzewidywalnością, szybkością, dynamiką. Natomiast chodzi mi o tych poprzednich rywali, bo to nie jest pierwszy moment, w którym miał kłopoty Babić w swojej karierze. Nie mówię tu o walce z Balskim. Także niby jest sprawdzony, ale też wiemy, gdzie jest jego limit, gdzie jest jego sufit. Myślę, że on się w żaden sposób nie przesunie i to jest szansa Łukasza na zwycięstwo w tym pojedynku. Zdecydowanie większe niż z Rivasem. Tyson Fury kolejnymi wypowiedziami pokazuje, że ucieka od tej walki z Usykiem, czy to jest po prostu jego gra, żeby zdenerwować wszystkich i potem po prostu ogłosić walkę? Albo 29 kwietnia, albo mówi się o czerwcu, teraz najwięcej o kwietniu, ale czy zdążą, to ciężko powiedzieć. Tego nie wiem, czy on ucieka od tej walki, myślę, że nie, to pokaże przyszłość, czyli jeśli dopnie się ta rywalizacja, ja uważam, że cały czas to jest gra ze strony Tysona Fury. Mówi się, że on nie był w treningu, mówi się, że boi się Usyka, ucieka od niego, że Usyk mu nie pasuje stylowo, ale pamiętam, co mówiono przed White'em. White, który w stosunku do Fury'ego jest bardzo przeciętny i ograniczony, mówiło się, że Fury nie jest przygotowany, że miał problemy psychiczne, że te relacje biznesowe, które nawiązał z handlarzem bronią i stracił sporo majątku na tym, że one spowodowały, że Fury stracił swoją pewność siebie, głód i ma jakąś ponowną depresję. Nawet wyglądało to w momencie, kiedy on był w szatni albo wychodził na ring, a już w samym ringu Fury był sobą i na tym spojrzeniu face to face przed samym gongiem rozpoczynającym pierwsze starcie, to był Fury z najlepszej swojej wersji. Ja twierdzę, że to będzie znowu Fury z najlepszej swojej wersji, że on cały czas trenuje, że on ma świadomość, że Usyk jest dobrym zawodnikiem i tylko takie walki go kręcą. I wszystko było to skupione na tym, żeby jednak trochę dotknąć Usyka. Raz, że pomniejszeniem jego gaży i nie chodzi tutaj o wysokość kwoty, bo prawdopodobnie Usyk będzie miał za co żyć do końca życia. Wydaje się takim gościem statecznym, ale chodzi mi o co innego. Chodzi o umniejszenie jego dorobku, no bo ten podział 70-30 trochę uderza w jego nazwisko. Dokonania ma jak mało kto, a jednak Fury tu rozgrywa karty. Kolejna rzecz to jest zwlekanie z datą. Inaczej się trenuje, jak człowiek jest nie do końca pewny. Skoro Fury rozdaje karty, to on może być pewny, że on na końcu złoży ten podpis i wszystko będzie ok. A Usyk ma ciągle tą niepewność, więc może trenować na zaciągniętym ręcznym. Jest profesjonalistą, ale to jednak nie daje się człowiek z siebie 150%, tylko powiedzmy cały czas te 100%. Dlatego ja uważam, to jest tylko moja opinia, nie mogę tego wiedzieć, że Fury rozgrywa to po mistrzostku, ale zobaczymy efekty, miejmy nadzieję, 29 kwietnia. 4 lata temu zadałem Ci w Poznaniu pytanie, czy wolałbyś zobaczyć w ringu Tomasza Adamka z kwiatami, czy walczącego. Powiedziałeś wtedy, że wolałbyś zobaczyć go z kwiatami. Widziałem, opublikowaliśmy materiał z pierwszego treningu po powrocie Tomasza Adamka, bił worek, zaczął się po prostu ruszać. Podtrzymujesz to zdanie? Chciałbyś bardziej zobaczyć go w jakimś pożegnalnym, nie wiem, na przykład wypowiedzi, zrobić jakieś fanfary w ringu, zaprosić gości, zaprosić byłych trenerów, ludzi, którzy byli blisko jego kariery i go tak pożegnać, czy można jeszcze zobaczyć Adamka w ringu? Bo pytam dlatego, że rzuciłem krótki urywek z jego tarczy i potem wyświetlenia były takie, że żaden polski bokser poza kilkoma nie miał takich wyświetleń po prostu. No, ludzie z braku laku prawdopodobnie, mimo że nie za bardzo może chcą widzieć Adamka w ringu znowu, to jednak nie mają co oglądać w polskim boksie, czy bardzo mało to jest tego i okazuje się, że głupia tarcza, czy głupi bicie w worek przez 15 sekund legendarnego boksera z Polski powoduje, że ludzie chcą to oglądać. Tomek ma w sobie ten magnetyzm, ma osiągnięcia, ma jakby osobowość, no i zbudował nazwisko dużym sportem. To wszystko powoduje, że ludzie chcą go oglądać, natomiast ja podtrzymuję, że wolałbym się z Tomkiem napić wina niż oglądać go w ringu, chociaż no, nie przeszkadza mi, jak ktoś chce, to niech sobie boksuje. W ogóle jakby
na to nie zwracam uwagi, natomiast ja skupię na przykład swoją uwagę w tej chwili na kwietniu, na gali Różańskiego, wcześniej jest tydzień gala Mateusza, która mnie gdzieś tam rozgrzeje przed tym wydarzeniem, ale 22 kwietnia to jest to, na co kibice Polski dawno czekali, zobaczyć zawodników o takim poziomie, rozpoznawalnym z innego rynku, jednocześnie Polaka w stawce o coś, być może Łukasz Różański nie jest najlepszym polskim zawodnikiem, ale tak to się wszystko spięło, że ciągnie teraz boks na swoich barkach i przy nim może się pokazać na przykład Michał Cieślak, który być może jest w tej chwili najlepszym polskim zawodnikiem, więc to wszystko powoduje, że ja raczej skupiam swoją uwagę na takich wydarzeniach. 14 lat treningów MMA kontra boks od 15 roku życia plus treningi 2 lata MMA, 2-3 lata. Czy Artur Szpilka jest w stanie pokonać Mariusza Podzianowskiego na formule MMA? No stoi tu obok, więc go zapytaj, ale on twierdzi, że tak. On jest przekonany, że wygra to z łatwością i jak zawsze powtarza, zobaczycie, czuję się jak nigdy. Mam do takiego trenera, jakiego nie miałem nigdy. Robię takie rzeczy, jakich nie robiłem nigdy, czyli to, co mówi Artur Szpilka za każdym razem. Jak będzie, przekonamy się w czerwcu, to jest 3 tak, czerwca. I sam chętnie się na to wybiorę, chętnie to zobaczę, ale tak jak mówię, ja muszę traktować słowa Artura trochę z przymrużeniem oka. Raz, że dobrze go znam, udziela mi się często jego entuzjazm, i całe szczęście, więc przez to nie jestem do końca obiektywny, chociaż człowiek i tak nigdy nie jest do końca obiektywny, bo zawsze ma swoje zdanie i przy nim zostaje, ale wracając do Artura Szpilki, to szczęśliwie nie muszę tutaj już niczego oceniać. Myślę, że jednak jest underdogiem, natomiast nie jest pozbawiony w tej walce szansy.